Dzień dobry. W tym odcinku pokażę, jak możesz założyć konto mailowe, czyli taki cyfrowy odpowiednik tradycyjnej korespondencji pocztowej. Po założeniu takiego konta możesz nie tylko odbierać i wysyłać maile. Możesz też logować się nim w innych usługach Google, na przykład na YouTubie czy mapach Google, a także w sklepie Play, gdzie pobierzesz różne gry i aplikacje na telefon. Na początek włącz internet w telefonie. O tym, jak to zrobić, opowiadaliśmy w innych odcinkach. Linki do tych filmów znajdziesz w opisie do tego odcinka. Następnie na ekranie telefonu wyszukaj folder podpisany Google i dotknij go. Znajdziesz tam różne usługi i aplikacje tej firmy. Teraz dotknij ikonkę z literą M. Jest ona podpisana Gmail. To właśnie poczta e-mail. Dotknij OK, a następnie dodaj adres e-mail, Google i utwórz konto. Wybierz dla mnie i na klawiaturze telefonu wpisz swoje imię i nazwisko. Przejdź dalej. Uzupełnij datę urodzenia. Wybierz płeć i ponownie kliknij dalej. Zobaczysz teraz proponowane adresy mailowe. Jest wiele osób o tym samym imieniu i nazwisku co Twoje, a adres musi być unikalny. Wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada lub wpisz własny. Wykorzystaj do tego klawiaturę telefonu. Pamiętaj, że nazwą swojego konta będziesz się posługiwać w różnych okolicznościach, także tych oficjalnych. Dotknij dalej, wpisz hasło. Najlepiej, aby był to wyraz, a także cyfry i znaki specjalne, na przykład wykrzyknik. O tym, jak można stworzyć bezpieczne hasło, opowiadaliśmy w innym filmie. Pojawi się pytanie o Twój numer telefonu. Nie jest wymagany, dlatego to pole możesz pominąć. Teraz wybierz jedną z dwóch opcji personalizacji. Na tej podstawie Google będzie wyświetlał Ci odpowiednie reklamy. Jak wybierzesz jedną z opcji, dotknij dalej. Zaakceptuj zgody. Dotknij potwierdź. I zgadzam się. Opcję tworzenia kopii zapasowych Twoich danych możesz pozostawić włączoną. To w przyszłości ułatwi Ci przenoszenie wszystkich danych na nowy telefon. Dotknij akceptuję. Świetnie. Konto mailowe masz już założone. Na ekranie zobaczysz swój adres e-mail. Zapamiętaj go lub zapisz. Jak dotkniesz przycisk otwórz Gmaila, zobaczysz swoją pocztę. Otworzysz ją także, gdy dotkniesz ikonkę z literą M podpisaną Gmail. I w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.